Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Partnerem podcastu jest Szkoła Językowa szybkiangielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry majówkowo. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Marszałkowski, biznesalert.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, uszanowanie. Dzisiaj pytanie z cyklu często powtarzające się pytania w komentarzach, w szczególności właśnie pod wątkami energetycznymi. Słyszymy o tym, że Rosjanie bardzo często przeprowadzają naloty rakietowe na magazyny ropy, na magazyny zboża, akurat dzisiaj chyba magazyny zboża na Ukrainie. Pytanie właśnie zatem, czy w związku z atakiem ze strony Rosjan Ukraińcy mają problemy w związku z zaopatrzeniem się, w, po pierwsze, surowce energetyczne. No, na pewno ta sytuacja, którą widzimy teraz na Ukrainie, nie jest komfortowa, również z perspektywy zabezpieczenia surowcowego państwa ukraińskiego, no bo oczywiście te ataki, które są wymierzane w infrastrukturę krytyczną, znaczne, znacznie utrudniają funkcjonowanie tego państwa. Natomiast to nie jest tak, że Rosjanie wyłączyli całe ukraińskie państwo, cały ukraiński system elektroenergetyczny czy energetyczny jako całość, bo no nie ma dramatu, jeżeli chodzi. Chodzi o kwestię nawet zaopatrzenia pojazdów cywilnych w, w paliwa. Nawet w Kramatorsku, który znajduje się bezpośrednio kilkanaście kilometrów od linii frontu, jest, funkcjonują tam stacje benzynowe. Oczywiście mają one reglamentowane ilości paliwa. Ale wciąż, wciąż działają i ta oczywiście sytuacja jest trudna, tylko że Ukraińcy też mieli czas, żeby się przygotować. Pamiętajmy, że Ukraina jako państwo głównie paliwa importuje, to znaczy na Ukrainie jest jedna działająca duża rafineria w Krymińczuku. Ta rafineria nie jest, jakaś, nie jest jakaś duża, nawet jeżeli chodzi o taką ilość przerabianej ropy, bo to jest około 10 milionów, niecałe 10 milionów ton ropy rocznie. Ona w zasadzie nigdy nie pracowała też na, na, na 100% swojego przyrobu. To jest oczywiście związane z, z problemami z dostawami surowców do tej rafinerii. Ta rafineria była podłączona do systemu Przyjaźń, południowej odnogi ropociągu Przyjaźń. No ale tam, oczywiście od dłuższego czasu ropa nie płynęła. Natomiast drugim źródłem jest połączenie z portem pod Odessy. Tam, tam znajduje się terminal naftowy, którym dostarczano ropę między innymi Azerską. Regularne dostawy ropy azerskie tam się odbywały. Teraz z racji, po pierwsze, trwających działań zbrojnych na Morzu Czarnym blokady morskiej Ukrainy przez rosyjską flotę Czarnomorską. Żadne dostawy ropy spoza drogą morską docierać nie mogą. Natomiast sama rafineria w Kremieńczuku była dwukrotnie ostrzelana rakietowo. Pierwszy na początku, w zasadzie w połowie marca pierwszy atak, teraz na początku kwietnia doszło do drugiego ataku. E, oczywiście Ukraińcy zachowując pełen pełną tak, tak zwaną obsek, czyli nie, nie dzielenie się informacjami na temat strat, już na początku mówili, że ta rafineria była po pierwszym ataku całkowicie zniszczona. No, Rosjanie chyba musieli hmm, myśleć inaczej, ponieważ ponowili atak. Tak? i rzeczywiście na Kremieńczuk na początku kwietnia spadły kolejne, kolejne 7 pocisków manewrujących, które no prawdopodobnie już rzeczywiście dopełniły dzieła zniszczenia. Natomiast Ukraina funkcjonuje, system zarówno elektroenergetyczny, bo pamiętajmy, że Ukraina ma 15 bloków jądrowych, obecnie sześć z nich w elektrowni zaporowskiej znajduje się pod kontrolą rosyjską, natomiast te, te elektrownie cały czas pracują, i cały czas dostarczam energię, natomiast jeżeli chodzi o paliwa, no to paliwa są dostarczane na Ukrainę głównie właśnie z kierunku zachodniego. I to, tak jak wspieramy Ukrainę, Zachód wspiera Ukrainę pod względem wojskowym, militarnym dostarczając sprzęt, tak teraz też wspiera również pod względem zaopatrzenia w te najbardziej podstawowe i potrzebne też do działań wojennych surowce, jakim jest paliwo. Dzisiaj z tego, co się rentuje, rozmawiamy w poniedziałek. Wystartował, zaczął działanie gaz pomiędzy Polską a Litwą. O co dokładnie chodzi co to za projekt? Tak, to jest gazociąg międzysystemowy, tak zwany GIPL, czyli gazociąg Polska Litwa, który łączy systemy gazowe Polski i państw bałtyckich. To jest bardzo ważna inwestycja, ponieważ ona pozwala połączyć państwa, które dotychczas stanowiły taką wyspę energetyczną. Wyspę w rozumieniu takim, że nie było połączenia zresztą Unii Europejskiej z tymi państwami. Parę lat temu w 2018 roku otworzono połączenie. Łączenie elektroenergetyczne, tak zwany most energetyczny LitPolLink, Link, który pozwolił połączyć państwa bałtyckie z Europą kontynentalną w, w energię elektryczną. No i teraz mamy, właśnie wczoraj otworzono gazociąg GIPL, który pozwoli połączyć te państwa również siecią z siecią gazowniczą. No i to jest bardzo ważne, ponieważ z jednej strony nam daje możliwość w przyszłości, oczywiście, pomocy tym państwom w razie gdyby Potrzebowały gazu, natomiast nam daje również potencjalnie taką, taką współpracę z, głównie z Litwą i sprowadzanie w razie konieczności gazu poprzez terminal LNG w Kłajpedzie, bo to jest też bardzo ważny element. Litwa posiada od 2014 roku działający terminal pływający i regasyfikujący gaz. Ten terminal w Litwie nazywa się Independence. No, i ten terminal pozwala na sprowadzanie właśnie surowca błękitnego paliwa na Litwę spoza Rosji. I teraz dzięki temu gazociągowi GPL ten gaz, który trafia na Litwę do Kłajpedy, może być również w razie konieczności wysyłany do Polski. Tutaj, jeżeli chodzi o wolumeny przesyłanego gazu, to jest możliwość przesyłu z Polski na Litwę do 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Natomiast z Litwy na Polskę do Polski około 1,9 mld metrów sześciennych gazu rocznie. No i teraz ta inwestycja GIPL jest też bardzo ważna z perspektywy gazyfikacji obszarów Polski północno-wschodniej, czyli regionu Mazur, Podlasia i północnych części, północno-wschodnich części województwa mozowieckiego, ponieważ tam dotychczas nie było żadnej dużej instalacji, żadnej dużej sieci przesyłowej gazu, więc tam prowadzenie gazyfikacji w w sensie dystrybucyjnym, czyli przez PSG, polskie sieci gazownicze, było wyjątkowo trudne. Teraz gaz system, czyli zarządca tej instalacji, tej, tej infrastruktury, będzie mógł udostępniać ją do użytku PSG, no i to będzie oznaczało również właśnie gazyfikację tych obszarów, czyli tam ludzie będą mogli w zwyczajnym świecie zacząć inwestować, czy zacząć podłączać się do sieci gazowniczej. No i jeszcze kolejny ważny element to oczywiście zapewnienie dostaw, в газу до Projektów energetycznych. Pamiętajmy, że na trasie nieopodal tego gazociągu jest, znajduje się Ostrołęka, znana medialnie Ostrołęka. Myślę, że wielokrotnie słuchacze słyszeli o tej nazwie, tej elektrowni. Oczywiście słyszeli oni w dosyć negatywnym świetle, ponieważ to miał być ostatni projekt węglowy w Polsce. Już zaczęto jego budowę, wzniesiono nawet dwie, dwie, dwie kolumny chłodni kominowych. No, no niestety okazało się, niestety niestety okazało się, że ta inwestycja nie zostanie realizowana w takiej formie jaka była zaplanowana. Koszty inwestycji wyniósł już półtora miliarda ponad półtora miliarda złotych, więc to co zbudowano musiano zburzyć. No i teraz pojawił się pomysł, znaczy teraz już jakiś czas temu zdecydowano się, żeby ta elektrownia została przekształcona na elektrownię gazową. No ale żeby była to elektrownia gazowa, musi mieć połączenie do Systemu gazowego. Musimy pamiętać, że takie elektrownie zużywają dużej ilości gazu. To znaczy, elektrownia w Ostrołęce ma, według planów, zużywać rocznie ponad 600 milionów metrów sześciennych gazu na potrzeby produkcji energii elektrycznej. No żeby to pokazać, jaka to jest skala, w Polska rocznie zużywa około 20 miliardów metrów sześciennych gazu. No i teraz, żeby ta elektrownia miała dostęp do gazu, trzeba było zbudować odpowiednią infrastrukturę, która pozwoli na sprowadzanie tego gazu, czy, czy na, na, na zasilanie tej elektrowni. No i tutaj gazociąg GIPL właśnie idealnie się do tego nadaje. On się znajduje kilkanaście kilometrów w zasadzie. W linii prostej od ostrołęki, więc wystarczy pociągnąć od tego gazociągu, od stacji kompresorowej do, do elektrowni e, nitkę e, gazociągu, no i ta, ta elektrownia rzeczywiście będzie mogła powstać. To po pierwsze zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne dla obszaru, kolejne znowu. E, Polski północno-wschodni, bo tam też nie ma znaczącej infrastruktury produkcyjnej energii elektrycznej, poza oczywiście Ostrołęką. No i drugi element to pozwoli na dekarbonizację energetyki czyli po prostu wycofywanie kolejnych, kolejnych bloków węglowych. W celu no, zmniejszenia emisyjności tej energetyki. No nie wiemy teraz, jak będzie wyglądała sytuacja związana z, z sytuacją polityczną. No bo trzeba pamiętać, że pomysły transformacji w oparciu o gaz pojawiały się jeszcze zanim wybuchła wojna. Teraz te plany często są weryfikowane. Po to, żeby, żeby jednak zastanowić się, czy zależność od gazu to jest właściwy kierunek, w którym powinna iść Unia Europejska. Dzisiaj na temat energetyki, rzeczywistości energetycznej Ukrainy oraz również i samej Polski, i naszego regionu Europy, Mariusz Marszałkowski, portal Biznes Alert. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.